No, siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest mecz między Realem a Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów. Mecz odbędzie się o 21:00 na stadionie Alfredo Di Stefano w Madrycie. Zagrają tak: Ramos, Mendy, Lucas i Valverde. Jak to widzicie, jeszcze jest cross, ale cross. To jest, nie wiem, błąd Flarscora, bo cross jest w kadrze meczowej i tak samo nam to potwierdził na konferencji, że cross będzie dostępny, więc błąd Flarscora. Po stronie Chelsea jest Kovacic. Powiem wam tak, ten brak Ramosa i Mendiego, no coś tam straszy, straszy. Ale Militao ostatnio, jak poszedł Varane na chorobowe, a Ramos ma ten uraz, to co się odpalił z Liverpoolem w Madrycie, ładny mecz. Mniej w El Clasico, mniej rewanż. No, coś ładnie odpalił. A do składu pewnie wraca Varane. Nie w pierwszym, Rafael Varane. Który pytany czy na konferencji o swoją przyszłość po Realu. Mówił, że chce się skupić na końcówce sezonu. No i fajnie, że chce się skupić, a nie jest głową w chmurach, gdzie kurna grał w następnym sezonie. Szanuję gościa. No. Kursy lepsze są na Real, ale Chelsea ma swoje atuty, jak na przykład Giroud, który, no, choć ma duży wiek, już ponad 35 lat, z tego co pamiętam, strzelił na przykład takiej Sevilli w jednym meczu Ligi Mistrzów 4 gole, więc no, trzeba na niego uważać. Real ostatnio. Od meczu, no Real w lidze nie stracił ostatniego gola. Bo z Betisem, nie kurwa, nie z Betisem. Betis był ostatnio z tym. Z kim oni grali pierwszy mecz, z nim 0-0. Kurwa, z kim oni tu grali, nie pamiętam. Zaraz zobaczę, z kim oni to grali. Czy 0-0 mieli. A z Getafe 0-0. U mnie z Katisem zwycięstwo 3 do 0, no i z Betisem znów 0-0. Więc no, Real w lidze ostatnio ma dobrą obronę. Łączą sobie jeszcze z meczem z Liverpoolem. Ten rewanżowy to 4 mecze bez straconego gola, więc no, obrona jest dobra. A Chelsea ostatnio w meczu z Brighton na przykład nie strzeliła gola. A w meczu ze Schamem no, wygrali tylko 1-0, więc no, atak Chelsea też nie jest niezastąpiony, taki potężny. Ale mecz na pewno będzie ciekawy. I myślę, że Real chyba ten mecz wygra. Bo Real ma więcej atutów niż Chelsea, moim zdaniem. Kroos, który może ładnie asystować, tak jak asystował do Viniciusa w meczu z Liverpoolem w Madrycie, tą piękną asystę na chyba przy golu na 1-0. Modric, to też fajnie, on umie nagrać też ładną piłkę. No i jest trio, wraca do składu, nie? Modric, Kroos, Casemiro. No. I Courtois, który no zagrał swoją byłą drużyną, ale od sezonu 18-19 Courtois w Realu miał bardzo słaby, był nazywany ręcznikiem, ale sezon 19-20 już odpalił i no teraz jest bardzo dobrym bramkarzem w Realu, więc no myślę, że jeszcze parę parat ładnych zobaczę. No, w tym odcinku to już chyba na tyle. Życzę wam udanego wieczoru i wielu emocji, a na razie to na tyle, do zobaczenia i elo.